policja pana Szymona Nowaka pod tytułem bitwy wyprawił dużo tej właśnie ostatniej drogi życia sierżanta Warczaka. Zaraz po obiedzie do Majdanu Kozic Górnych, niewielkiej wioski daleko Lubina, wjechała komunistyczna grupa operacyjna. Kilkudziesięciu zbrojonych w karabinki kałasznikowa funkcjonariuszy ZOMO i kilku z SB po cichu i sprawnie otoczyło jedną z gospodarstw. Dowódcy wzięli do ręki lornetki, żołnierze wysunęli do przodu lufy karabinów. I chociaż kordon był już zamknięty i szczelny, wszyscy czekali. Dłużyły się minuty, funkcjonariusze marzli, leżąc na ziemi, a ich dowódcy nie pozwolili nawet zapalić. W pewnym momencie SB-cy zauważyli przez lornetki, jak z domu wychodzi wysoki, barczysty mężczyzna z teczką w ręku. Pokręcił się po obejściu, podszedł do ogrodzenia i patrzył w dal, a potem wszedł do stodoły. Po kilku minutach wrócił na podwórze i wyszedł przez furtkę na drogę, chcąc uwolnić się z okrążenia. Podlaj się! Wrzasnął któryś ze SB-ków, widząc zbliżającego się podejrzanego. Wtedy mężczyzna nagle przystanął. Szybko osiągnął do teczki, wyciągnął pistolet i strzelił kilka razy w kierunku zomowców. Potem zaczął biec z powrotem do gospodarstwa, z którego wyszedł. Dopadli go pod domem sąsiadów. Pierwszą celną kulę dostał w brzuch. Odrzucił teczkę i chwycił się za piekącą ranę. Cały czas miał pistolet w ręku. Przeskoczył jeszcze żywopłot, ale to był już koniec. Jakiś zomowiec skryty za lipą przeszył go serią, a jedna kula trafiła prosto w serce. Jest, jest! Krzyczeli do siebie komuniści i ze wszystkich stron przybiegali oglądać zabitego. Dopiero teraz znaleźli się odważni, kopali martwe ciało i dowcipkowali. Może chcesz jabłko, bandyto, albo papierosa? Podjechało kilka samochodów, a karetka zabrała jedynego rannego funkcjonariusza ZOMO. Potem zjawił się prokurator. Słońce już zaszło, więc latarką oświetlał ciało zabitego wroga i pytał mieszkańców Majdanu. Czy to jest ten bandyta Józef Franczak Lalek? Przecież wiecie, kogo zabiliście, odburknęła jedna z kobiet. W taki sposób swoją finalną walkę stoczył ostatni żołnierz wyklęty. Był 26 października 1963 roku. Tego samego dnia ciało Lalka przewieziono do Lubina i na wniosek prokuratora odcięto martwemu żołnierzowi głowę. A potem nagi, bezgłowy korpus ostatniego wyklętego wrzucono potajemnie do bezimiennego grobu na cmentarzu przy ulicy Unickiej. Na szczęście ktoś z pracowników cmentarza zapamiętał to miejsce i po latach, w 1983 roku, rodzina Józefa Franczaka przeniosła jego prochy na cmentarz parafialny w Piaskach. W styczniu 2015 roku, po blisko 20-letnim śledztwie i poszukiwaniach, historykom IPN udało się odnaleźć i zidentyfikować czaszki Józefa Franczaka Lalka. Według ustaleń śledczych, głowa ostatniego żołnierza wyklętego została odcięta w 1963 roku po to, by zbadać stan jego uzębienia i ustalić, który z dentystów leczył go w czasie, gdy ten ukrywał się przed komunistycznym wymiarem sprawiedliwości. Potem czaszkę przekazano Lubelskiej Uczelni Medycznej. I właśnie na dzisiejszym Uniwersytecie Medycznym w Lubinie udało się odnaleźć brakujące szczątki Lalka. Dnia 26 marca 2015 roku w architekturze lubelskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe ostatniego wyklętego. Tego samego dnia odnaleziono czaszkę bohatera złożoną do jego grobu na cmentarzu w Piaskach.